Witam ponownie w grze Vintage Story. Przyszedł znowu czas na codzienną porcję tej gry. No i cóż, z czym ja się tu mogę dzisiaj zająć? Mogę na przykład dopiec wilka do końca. Słabo się to piecze, muszę przyznać. No ale co ma się mięso zmarnować? Nie jest najlepsze, ale zawsze. No cóż, parę rzeczy trzeba by zrobić. Na przykład można by zrobić jeszcze jeden ul. No, ciemno się już robi. Ale czemu nie? Do ula będę potrzebował tak. Deski na płot. Na płot swoją drogą też mam. Co jeszcze? No, deski miały być na podstawkę, tak naprawdę, czyli taką. No dobra, nie będę wybrzydzał na razie, niech jest taka. Raz, dwa. A nie, okej, okay, dobra. Tak mi się wydaje, że będzie okej okay w ten sposób. Najwyżej poprawię. Tu bym zrobił jeszcze jedno drzwiczki, czyli to było chyba tak. Tak. I teraz znowu otoczymy resztę płotkiem. W razie gdyby jakieś zwierzaki przyszły i chciały się dobrać do tego. Muszę sprawdzić, czy to jest dobra konfiguracja, bo prawdę mówiąc nie jestem pewny. Czy większy odstęp tu nie powinien być, ale naprawdę nie jestem teraz pewny. Dobra, tu mamy wszędzie kwiatki rosną. Okej. Tu. A, skończyło mi się. Ale gdzieś mam tutaj ten łubin. Tam chyba jeden starczy. Na razie tak. No dobra, ale przydałoby się mieć jeszcze ul, z czego ulepić. Chyba starczy. Nie pamiętam, czy były dwa, czy trzy, zaraz się okaże. I glina? O, okej, okay. Na razie jeden. Następnym razem, jak natnę trochę trzciny, to będzie drugi. I niech sobie go pszczółki zasiedlą. Chyba co dwa się budowało, tak mi się wydaje. Może tu nawet miejsca powinno być, no nieważne. Dobra, wilka mam do zjedzenia, mogę nawet go trochę pochrupać. Wiaderko by mi się jeszcze jedno przydało, a do wiaderka potrzebny był chyba sznurek, jeśli się nie mylę. Tak, jeden sznurek, dobra, no to jeden sobie muszę zrobić. Chociaż ja wiem, nie no, dwa wiaderka dobrze mieć, to już bez przesady. Nie bądźmy tacy. O, czyli jedno wiaderko będzie tu, a drugie w piwnicy. Myślę, że mógłbym powoli zacząć robić sobie drugą lampę, bo mam gdzieś tutaj wosk. W ogóle beczkę na miód powinienem zrobić. O, to też jest dobry pomysł. Jak to było, tak? O, pamiętałem. To będzie beczka na miodek, którą oczywiście postawię w piwnicy, bo czemu nie? Dajmy na to miodek, niech sobie będzie stał tu na przykład. Ale to później. Znaczy mógłbym, tylko gdzie ja go mam? O, tu. Mógłbym te kawałki wycisnąć, w sumie czemu nie? Wyciskamy je do wiaderka. O. I jest odrobina miodu. Proszę bardzo, nie za dużo. Pół litra miodu. A tu mamy plastry, wosk pszczeli, z którego mogę zrobić... A, to z trzech się robi świeczkę. Ok, czyli świeczki jeszcze nie zrobię. A, dobrze mówię?
trzech, tak. No ale to już wkrótce. Która to jest godzina w grze? 20. No to jeszcze chwila. Myślę, że następną rzeczą, którą zrobię, będzie powiększenie tego. Ale to muszę zrobić jednak w dzień. Przydałoby mi się trochę ziemi, czy jak gdzieś zwykłej. A może nawet nie, nie, niekoniecznie. Bo zaraz, czy tu już wszystko mam do końca? Tak, tu wszędzie mam. Chyba tu zrobię tu po prostu jeszcze jedną. Kurczę, ta owca tu przyłazi. No te owce w najmniej odpowiednim momencie potrafią być agresywne, jak to się już okazało w którymś tam poprzednim odcinku. W sumie, o, z piwnicy mógłbym trochę ziemi wybrać, to też jest dobry pomysł. Wziąłem? Nie. Chodzi mi o to, że... O. Nocny ziomek przyszedł. Czyli tak, tu będzie... dobra, na pewno płot będzie szedł w tę stronę. Gdzie jest mój miecz? No, na niego to nie warto... Na jednego nie warto wskakiwać do dziury, znaczy do pułapki. Tak nic nie mam. No dobra, tu będzie tak, płot będzie raz, dwa, trzy, tu będzie pole, tu będzie woda, czyli chyba tu powinien iść płot w przyszłości. Jakoś tak. I jeszcze może coś tam wybiorę z piwnicy. No, oczywiście będzie się wszystko sypać, no bo jak żeby inaczej. No, ale już słyszę drift. O! Co za chytry drifter. Dobra, idziemy stąd. O, jeszcze jeden. Bardzo bym chciał znaleźć wreszcie niebieskie kółeczko zębate. Fajnie by było sobie zrobić tutaj spawn point, bo trochę się martwię, że prędzej czy później zginę i będę musiał tutaj iść przez pół mapy. A, tam jeszcze jeden? A, no dobra. Są pojedynczo. O, wolno mnie. O, ty! Łotrze. Sznurę, niteczkę miał. O, rzepa. Coś się zawaliło. Ach, no dobra, muszę poczekać na dzień. Ciekawe, co się zawaliło. Pewnie coś w piwnicy. Dobra, idę spać, bo to tak być nie może. Także do zobaczenia rano. No i mamy poranek, 5 rano. Coś by wypadało zjeść na śniadanko. Jak tam? O, tu aż dwaj. To można skorzystać z tego. Powinienem mieć tu jakąś, nie wiem, skrzynkę czy coś takiego z drabiną. Ho, ho, ho. No, na razie to działa, ale tak jak mówiłem, wyczytałem, że mają wprowadzić, że driftery będą rzucały kamieniami, co będzie bardzo irytujące, jak się spodziewam. Okej. Bo wtedy myślę, że moja pułapka przestanie działać.
Nie wiem, muszę wymyślić jakiś lepszy sposób na wychodzenie z tego. Jeszcze łażą. Kurczę. No dobra. Czyli tak to chyba jakoś będzie, ale z tym to... Dobra, z takimi to jeszcze można... Już chcę go kroić, on jeszcze ucieka. No już, weź. Ile możesz uciekać? Nie, nadal pust. Jeszcze jeden, co ich tylu przylazło? Gdzie on tutaj mi łazi po moim... Po moich włościach? Czego tu chce? O, ten też miał niteczkę między zębami. Dobra, na razie to damy tu. Terraforming. Nie wiem, o, zasypujemy tą dziurę tu. Zobaczmy, czy tu się zawaliło. Być może, że tu. Może. Dobra, możemy to dać, przylepić tu. O, tu jakaś dziura była taka, może być tu. Okej. Czyli teraz tak, demontujemy płotek. Więcej płotu się przyda. Nie, mam go, ok, ale gdzieś mam motykę. To chyba jest motyka. Czyli tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze tu sześć musi zostać. Dobra, niech będzie w ten sposób. Okej. Dobra. Otoczyć to wszystko płotem. Tu można by... chyba nie trzeba wstawiać kolejnej. I przygotowujemy ziemię. Miejsce jest, więc nie ma problemu, żeby się rozwijać. Oczywiście tutaj mógłbym nawet też, tylko że tu jest niska żyzność, więc po prostu musiałbym inną ziemię tutaj wstawić. Też by mogło coś rosnąć, bo w sumie czemu nie? Nic nie stoi na przeszkodzie, tak na dobrą sprawę. No ale... Okej. Czy ja coś mam do zasadzenia? Ten jeden len. I tutaj jeszcze była ta... była, ale coś ją chyba zeżarło. W nocy najwyraźniej. Chyba, że gdzieś jeszcze... No, bardzo możliwe, że coś się zeżarło w nocy. Kurczę, no. A była rzodkiewka. Czy tam rzepa. Tu gdzieś rosła. Pewnie te owce ją zeżarły. Paskudy. Ajajaj. No szkoda, szkoda. Dobra, niech sobie rośnie. Też można by tak naprawdę, widzę, pozbierać. Orkisz już dojrzały.
Żyto dojrzałe, ten len chyba też już dojrzały, no. Dobra, len pozbieram, bo jest najbardziej przydatny. W sensie tam to żyto, nawet jak nie urośnie, to dużej straty nie ma, ale im więcej lnu, tym więcej materiału. A on będzie prędzej czy później potrzebny w dużych ilościach. Dobra, zacznę od tego. Ile go mam? 10. Ok. Orkisz potrzebuje azot. A jak to jest z azotem? No, nie najgorzej. Ale też szału nie ma. O, kapucha. Jest gotowa. Kapucha potrzebuje też azot. Dajmy na to, tu jest 50%, 60%. Dobra, niech se tu rośnie. Dobra, to potem. Jeszcze pomyślę. Kapucha do dzbana. Ups. Wilk na drugie śniadanie. O, mógłbym potrawkę z kapuchy zrobić i mięsa, jakby mięso miał. Na razie jeszcze go nie mam. O, mam potencjalne mięso, tam chodzi. O, dobra. To mogę zostawić. Płotek mi się na razie też nie przyda i sznureczek też mi się nie przyda. Motyka też niekoniecznie. No dobra, co tu zrobić? Mógłbym powiększyć jeszcze pasiekę o 2 ule, bo w sumie czemu nie? Tylko do tego na pewno będę potrzebował więcej trzciny. Bo już jej mogę mieć trochę mało. Nie pamiętam ile, 8 razy 2 chyba, tak? 8 razy 2, czyli 16 tego potrzebuję. To... A, dobra, mam nóż, już myślałem, że muszę nowy zrobić. Ale powycinam to wszystko, co tu jest. O, w sumie te roślinki nawet też mogę zabrać parę. Będzie bardziej kolorowo przy mojej pasiece. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Wydaje mi się, że gdzieś w tę stronę rósł len. Znaczy on cały czas powoli rośnie. Gdzieś tu. Albo mi się już wydawało, że to było tu. Może też go coś zeżarło. No nic. O, tu jest torf. Zwróciłem uwagi na to. Starczy tej trzciny? Trzeba będzie kiedyś chyba jednak iść na polowanie. Ale dobrze by było, kurczę, mieć jeszcze jakieś... jakieś rośliny, trochę więcej tej, no, czemu rzodkiewki mówię, rzepy, kapuchy, co tu jeszcze, marchewka, o, cebula, nie, marchewka? Chyba też jest, cebula na pewno jest, a kurczę, nie znalazłem, chociaż to ciężko wypatrzeć tak naprawdę w trawie, a, tu był ten len, ale cały czas, o, ten urósł, dobra.
Wracając do. Muszę to zasypać. A, to się zawaliło. Muszę to zasypać i. Już bez przesady, naprawdę spada z dziwnych miejsc. I nie, zaraz, to właściwie w drugą stronę pasieka musi iść, jakby w głąb. Nie na szerokość, tylko żeby miała kształt kwadratu, więc na razie to mogę sobie darować, ale okej. Znowu będę jednak potrzebował... A, zjem tego wilka do końca. Znowu będę potrzebował jednak deski, płot. Niepotrzebnie je odkładałem, widzę. Deski, no właściwie nie całe deski, tylko dwa klocki sobie zrobię, podstawy pod ule, płotek i trzcinę, a właściwie to mogę zrobić od razu, o, cztery i aha, każdy jest oddzielnie. Dobrze. Okej. Okay. I teraz powiększamy w ten sposób. Czyli tak, tu jest raz, dwa, tu raz, dwa i tu. Nie wiem, czy nie powinno być więcej. No, no dobra. Nie pamiętam, jak ja to miałem w poprzedniej wersji. Może tak starczy? Nie wiem, czy to... Nie, chyba starczy. Ups. Dobra, kwiatki sobie rosną. Nie wiem, mogę je tutaj jeszcze posadzić. Bo czemu nie? Będą pszczółki miały więcej kwiatów. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego trybu, że jak się, nie wiem, płot postawi, to przez tam 5 sekund czy ileś można jednym uderzeniem go zniszczyć. Czy w razie gdyby błąd się popełniło. No dobra. Całkiem ładna pasieka. Powoli to wygląda coraz bardziej sensownie, chociaż tutaj moja buda nadal jest budą. Niestety. O, to mogę posadzić. Bardzo chętnie. No i co jeszcze mógłbym zrobić w tym odcinku? Może gdzieś się przejść? Może na zachód? Może na wschód? Chyba na zachód. Cię przejdę kawałek. Oczywiście parę rzeczy jest mi tu niepotrzebnych. Na przykład to. Na przykład to. Na przykład to. Z południe. Najlepiej by było wyjść rano. Miodu nie, nie ruszamy na razie. Czy ja wiem? A właściwie. No dobra, przejdę się. To muszę wybrać jakąś taką sensowną ścieżkę do sąsiada i wtedy prosto na zachód. Czyli tak, żebym ominął ten las tam. Hmm.
kilof mam w razie czego, dobrze. Gdybym znalazł jakieś złoża ciekawe. O, len. Przydałoby się... Fajnie by było, o, może to kiedyś będzie, bo w sumie czemu nie, jakieś takie drzewko umiejętności albo coś w tym stylu. Typu, no nie wiem, chociażby kopanie szybsze, albo że się narzędzia wolniej psują. Jakiś, nie wiem, system wynajdywania na przykład właśnie roślinek, czyli dajże, no nie wiem, naciskam jakiś przycisk i one mi się gdzieś tam pokazują, jeżeli są w pobliżu. Przypuszczam, że to nie jest taka łatwa sprawa do zaimplementowania akurat, bo może silnik po prostu tego, silnik gry nie jest do tego stworzony. A, tu jest to miejsce, gdzie byłem, ale nic ciekawego się nie, no, nie pokazało tam. No dobra, mam jeden patyk, więc nawet nie zrobię sobie drabiny. Dobra, całe szczęście kilof mam w miarę sprawny. No, o nie. Nie to chciałem zrobić. No dobra, no to widzę, że dzisiejsza przygoda będzie polegała na wyłażeniu z dziury. Ech. No dobra, może mi się uda. Plus jest taki, znajdźmy jakiś pozytywny aspekt tego wydarzenia. Plus jest taki, że dzięki temu będę miał trochę kamyczków do budowania. Ale to się mogło źle skończyć. No gdybym nie miał... Gdybym miał kilofa, to co ja bym zrobił? Usypywałbym, kurczę, górę piachu? Tak mam kłopot teraz, bo to mi się znowu zawali na głowę. Nie wiem. Zobaczymy, co się stanie, jak... Okej. Dobra. Dobra, chyba mi się udało. Jeżeli tu mi się bardziej nie zawali, to będzie dobrze. Ejku, jeszcze się idę stąd, bo tu po prostu zaraz będzie po mnie. Nie chcę tam wpadać. Miałem iść na zachód, a ja w ogóle doszedłem kawałek tylko i wpadłem do dziury. Jest już 15. No nic, idziemy. Hop. Tam jakieś zboże rośnie. Czy to len? Z daleka nie jestem pewny. Nie, chyba. Nie. Kamyczki. Krzemień. Ale nadal obsydianu nie widziałem. O. Nie, żebym jakoś go potrzebował w tej chwili, no ale... Ale jednak... Dobra, gdzie ja tu jestem? Nie chcę znaczka. Gdzie ja tu jestem? No powiedzmy, że nawet może mniej więcej chciałem tak dojść. Aha, to jest chyba ta góra, w której... ta albo ta, z której wykopywałem węgiel. Chyba ta. Ale ta tamta też miała co ciekawe. Także tego węgla tu jest sporo. Tak, to ta, bo tutaj tą dziurę wykopałem. Ale na razie na zachód. Łowce. Skoro są łowce, to może nie ma wilka. Ale kto ich tam wie w tej grze? Czy tak to działa? Wow, ale ruiny. Szalone.
O, patyk, patyk, patyk mi się przyda. Patyki mi się przyda. O, patyki warto zbierać, bo mi się skończyły. Żurawinkę też, bo w sumie czemu nie przekąsić czegoś po drodze. Co my tu mamy? O, węgiel. Zaznaczę to sobie. Gdzie ja jestem? C. Węgiel jest czarny, więc będzie black. Na razie nie będę tu kopał, ale tego węgla tam prawdopodobnie jest całkiem sporo. Może w następnym odcinku albo tam pójdę. Rzut oka, co tam jest? Woda. Albo tam pójdę, albo po prostu będę... tu też jest dziura. Będę po prostu kopał poza odcinkiem. Przy okazji sobie troszeczkę zbiorę... to spadnie. Zbiorę materiałów, kamyków. O! I znowu miedź. Bo właściwie malachit. Ale nie potrzebuję jej, więc na razie też sobie to zostawię, bo miedzi mam całkiem sporo. Wolałbym cokolwiek innego. Nie, dobra, idę naokoło tamtędy, bo jeszcze mnie owca zaatakuje i będę miał kłopot. No dobra, czyli warto było pójść w tę stronę, bo znalazłem i węgiel, i miedź. Jeszcze tamtego w ogóle złoża nie wyczerpałem. Tego pierwszego, które znalazłem. O, no i rzepka jest, proszę, elegancko. Co prawda tylko jedno nasionko, ale to zawsze jedno do przodu. Żeby znaleźć nasiona, to praktycznie trzeba na nie wleść. O, czyżby? Dojrzały len. Kury. Okej, pokazało się trochę mapy, ale czy na przykład kupca tu gdzieś widzę jakiegoś? Na razie nie. Nie widzę, żeby tu gdzieś był kupiec. Ale pójdę jeszcze kawałek w tamtą stronę, na zachód. 17. No jeszcze znowu dziura w ziemi. O, taka bardziej bezpieczna. Tu nawet mógłbym zajrzeć. Jeszcze kawalątek podejdę. O, popatrzmy może na tej górce. Gdzieś się wypatrzę czarnoziem. Ale chyba nie. Chyba nie. Czego ja bym teraz potrzebował? No właściwie do takiego przetrwania, żeby sobie przetrwać, to wszystko mam. Jedzenia mi nie zabraknie. Miodek mam, lampy mogę robić, bo... No przynajmniej jeszcze kilka, dopóki mi się nie zepsuje ten mój kilof... z brązu. No jeszcze kwarcu trochę mogę wydobyć. Coś tu się dogrywa. Więc tak naprawdę do takiego ojejku, co się stało, ale masakra, przycina strasznie. O, co tu może być? Nasiona, dobra, nasiona, chętnie przyjmę, co tu było? Rzepa, super, nasiona rzepy, świetnie. Ojejku, co mu się... O, znowu mieć. Malachit. Oj, dużo tego znowu. Czyli tu. Powinienem to na niebiesko zaznaczać jako malachit. Będę wiedział przynajmniej, że jest tego dużo. No dobra, ale teraz to już powinienem wracać, bo się zrobiło ciemno. I głupio by było gdzieś tu zostać po nocy. Ajajaj, ale przycina, no co jest?
skała boksytowa. Boksyt był. Aha, już wiem, do pieca potrzebny. O, się zastanawiam, co to, to owca. Tam jest węgiel. Jagódki. Patyk. Znowu dziura. Strach podchodzić. A jednak podchodzę. O, węgiel. Ciekawe. Może warto by zrobić sobie ten kill off poszukiwacza. O, to teraz to się zbierało ręką można. To się przyda, jak już tu jestem, chociaż parę wezmę na bandaże. Skrzyp polny. Dziesięć. 13, 14, 15, no dobra, 16 i starczy. A kurczę, ciemno. Nie chcę iść przez ten las po ciemku, bo mogę wpaść właśnie do takiej dziury. Może coś na mnie wpaść. Daleko jeszcze? Gdzie jestem? No, jeszcze kawałek. Kurczę, najgorsze te górki muszę przejść jakoś. No dobra, po prostu może przejdę. No tu chyba nie było żadnych zwierząt. Nie słyszałem wycia wilków, więc chociaż tego się chyba nie muszę obawiać. Ale kto wie, gorsza sprawa, że właśnie jest ciemno i mogą być driftery. O, len. Gdzie ja tu wlazłem w ogóle? Kurczę, jakaś kozica. Gdzie ja jestem? No dobra. Może zejdę na dół. Te pagórki spróbuję obejść. Będzie chyba bezpieczniej. No dobra. Teraz chyba już się kieruję w dobrą stronę. Wystraszyłem się. A to tylko ziemia spadła. Obsunęła się. Czy... O, tam chyba widzę już mojego sąsiada, światełko, więc chyba idzie dobrze. Tak jest. Dobra, udało się. No dobra, jeszcze się nie udało, bo jeszcze nie dotarłem do domu, ale już blisko. Prawie, prawie. Sąsiada obudzę. Która to godzina? A ja 20 dopiero, ja tutaj marudzę. W ogóle, który to jest miesiąc? Sierpień już. Zaraz się jesień zacznie. A po jesieni zima. Nic fajnego. No i dotarłem. Posadzę jeszcze może na sam koniec len i moją rzepę. Rzepa potrzebuje azot. A to niech będzie tu. Czemu nie? Ok. Popatrzmy jeszcze, czy coś tu się zmieniło. O, ten ul już jest zamieszkały, ale jeszcze miotku w nim nie ma. Ale już tam jest kolonia pszczół w środku, więc fajnie. No dobra, no to tym optymistycznym akcentem zakończę chyba już ten odcinek i spotkamy się, mam nadzieję, w następnym.
Także do zobaczenia. Cześć.